Jeśli ktoś kiedyś chciałby nakręcić film dokumentalny o tym, jak reprezentacja spędza swój dzień meczowy, kiedy mecz jest wieczorem, to można by było ten film zatytułować Wielka Cisza. No i my już mamy pierwsze kadry, pierwsze ujęcia do tego filmu. Zobaczcie. A więc tak jak to wygląda zazwyczaj, jest duży spokój. Piłkarze korzystają z tego, żeby skorzystać z drzemki w tym czasie. No też niektórzy, żeby odbyć swoje rytuały, bo mają takie przedmeczowe rytuały. Maciek Rybus, którego nie ma dzisiaj z nami w Bukareszcie, w Rumunii, opowiadał mi, że zawsze przed meczem musi wziąć prysznic, pomimo tego, że ma świadomość, że za chwilę wejdzie na boisko, spoci się i ponownie będzie musiał ten prysznic wziąć, ale po prostu tak się czuje lepiej. Michał Pazdan robi sobie z kolei fryzurę na Pazdana i też jakby w tym czasie próbuje to właśnie wykonać. No piłkarze dzisiaj wiedzą już w tym momencie, w jakim składzie zagrają. Była odprawa tuż przed obiadem, na której się dowiedzieli. My będziemy to wiedzieć gdzieś na 2 godziny przed meczem, podobnie jak wy. No wiemy na pewno, że nie będzie w pierwszym składzie Arka Milika, który leczy kontuzję. Kontaktowaliśmy się z Arkiem i musimy wam przekazać pozytywne wiadomości, bo Arek jest bardzo dobrze nastawiony do całego procesu rehabilitacji i napisał mi SMS-a, że w marcu będzie gotowy i że no, jeśli dostanie powołanie, pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Także trzymamy mocno za niego kciuki. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie także z tego miejsca. No i co? Ważny mecz dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest ważna data dla Polaków, dla Polski. Rocznica odzyskania niepodległości, no i w związku z tym drużyna, która gdzieś funkcjonuje w tych wszystkich symbolach narodowych, czuje się jeszcze bardziej zmotywowana. Jest godło, jest hymn, jest flaga, także wszystkie te aspekty gdzieś tutaj pięknie się z tą datą nam komponują. O godzinie 18:30 piłkarze mają jeszcze lekki posiłek, 19:45 to jest godzina, o której piłkarze wyjadą na stadion. Tutaj no, straszą nas Rumuni, że ta podróż na stadion może nawet trwać godzinę. Miejmy nadzieję, że aż tak ekstremalnie to nie będzie. Także trzymajcie dzisiaj mocno kciuki. O 21:45 czasu lokalnego, o 20:45 czasu polskiego odpalajcie Polsat i kibicujcie biało-czerwonym.